Siema, tutaj prezydent. Słuchajcie, bardzo was proszę, żebyście wszyscy usiedli, ci co mnie słuchają. Ponieważ to co powiem, to ani Lemowi, ani Czajkowskiemu się nie śniło. Dwa dni temu wieloletnia pogodynka TVP Poznań została zwolniona. I z jakiego to powodu? Tylko dlatego, że miała serduszko wośb. Kurwa! Można nie lubić Owsiaka, ponieważ jest jebany hipokrytą, ale darczyńcy, którzy dają pieniądze na wośb z nadzieją, że to wspomoże leczenie, rehabilitację chorych dzieci, to nie są jego wspólnikami do kurwy nędzy. Więc dlaczego PiS kara ludzi za to, że mają dobre serce? Ludzie, partia, która się kreuje na obrońców życia. I pociągając ten temat, przepraszam za to, za mój poprzedni post, za to, że mówię, że wyrok TK jest nieprawdziwy. Jest kurwa prawdziwy, bo z tego co słyszałem, w końcu będą kary więzienia za aborcję. Z czego się teoretycznie powinien cieszyć, bo jestem zwolennikiem kary śmierci w przypadku artykułu 148 kodeksu pierwszego, paragrafu pierwszego kodeksu karnego, który mówi, że za zabójstwo człowieka grozi coś tam, coś tam. Ja jestem zwolennikiem kary śmierci za zabójstwo umyśle, nie w afekcie, nie umyśle, kurwa mać. I powinien się cieszyć, ale się nie cieszę. Dlaczego? Bo wydali go jebani hipokryci, którzy mają w dupie niepełnosprawnych, w ogóle chorych, w ogóle służbę zdrowia. Mają wyjebane w wychowaku do dziecka i ludzi pod opieką domu samotnej matki. Mają wyjebane w ofiary gwałtu, więc nie są kurwa za życiem. I to, że wydali ten wyrok, to oni chcą z nas, proleferów, zrobić totalnych jebanych hipokrytów i idiotów, którzy się troszczą o życie tylko i wyłącznie do momentu rodzenia. Nieprawda! To, że ja kręcę ten filmik, jest dowodem na to, że jest nieprawdą, bo przecież oburzam się, bo ktoś został zwolniony za popieranie wośb. I ten wyrok, chociaż jest sam w sumie dobry, wiecie zresztą, jeśli układaliście kiedykolwiek kostkę Rubika, to żeby wszystkie ściany zrobić i już zrobicie pierwszą, to żeby zrobić drugą, to trzeba tą pierwszą troszeczkę na pewien moment rozpierdolić. I właśnie dobra ustawa rozpierdoli system, bo będzie wojna domowa. Już kurwa jestem dyskryminowany w internecie i poza domem, jakbym wyszedł przeciwko protestującym, to będę rozniesiony za rzekomą hipokryzję a la Kaja Godek, bo Kaja Godek niby jest konfederatką, albo ma pisowską mentalność. Ona powiedziała, że nie będzie się wtrącać w potencjał niepozostanych, bo jest wyznaczona tylko i wyłącznie do tego, że gadać o zakazie aborcji. Zakaz aborcji to jest kurwa wszystko. Więc proszę was wszystkich, trzymajcie się na wodzy. W przypadku wojny domowej jedźcie kurwa na pełnej pizie. Jebać PiS, wypierdalać. Teoretycznie przyłączam się do przeciwników wyroku TK. Nie dlatego, że zmienię pogody, bo jestem przeciwny aborcji. Z wyjątkiem tych dwóch przypadków, o których wam opowiadałem. Ale dlatego, żeby ludzie nie poginęli, żeby nie było wojny domowej jak kurwa w Bośni. Więc pozdrawiam serdecznie. Powiedz twoją paka.